które są z jednej strony eleganckie, ale z drugiej strony z pazurem. Takie rzeczy, garnitury, marynarki, które można wystylizować na super cnotliwe i profesjonalne, ale też jak chcemy, żeby dodały nam siły i seks appealu, to też mogą. Niekoniecznie do pracy, ale na randkę dlaczego nie? Dzień dobry, z tej strony Monika Jurczyk, OSA, osobista stylistka. Tym razem nie z mojego żółtego fotela, ale z samochodu. Dlaczego z samochodu? Bo tak sobie pomyślałam, że skoro mam takie piękne czerwone autko, to spróbuję w nim wyglądać tak, żeby z jednej strony do niego pasować, ale z drugiej, żeby to nie było aż takie show off. Zobaczcie, czy mi się udało. Dzisiaj stylizacje eleganckie, ale sexy. Jak zapytałam mojego kolegę, co chciałby widzieć na moim YouTubie, to on powiedział, że chciałby widzieć stylizacje dopasowane do różnych modeli samochodów. Ja nie wiem, czy to interesuje dziewczyny. Ja tak naprawdę samochody rozróżniam po kolorze i w zasadzie tyle marki niespecjalnie mnie interesują, ale później na mojej grupie SOS Pogotowie Stylizacyjne OSY zapytałam dziewczyny, jak mam się ubrać jakby do tego kabrioletu. No i nawet padały takie sformułowania, że jak będę sexy, to będę wyglądać jak blachara, więc uznałam, że wyzwanie zostało przyjęte i chcę wyglądać seksownie, ale nie jak blachara. Zobaczmy, czy coś z tego wyszło. Pomyślałam, że dobrym pomysłem jest wzięcie rzeczy, które tradycyjnie kojarzą się z dress code'em, czyli marynarek i garniturów, ale trochę ich rozczłonkowanie i noszenie w inny sposób niż nosimy na co dzień i na przykład do pracy. Pierwsza stylówka to ta, którą mam na sobie. Pewnie już zauważyłyście, że ja bardzo lubię kolor biały i bardzo lubię ubierać się cała na biało, więc tutaj mamy znowu biały total look, urozmaicony tylko granatowym paskiem ze srebrną klamrą i srebrnymi kolczykami i szminka. Dzisiaj szminka również po to, żeby dodać mi energii w ten dość upalny dzień, ale też po to, żeby ładnie pasowała do karoserii samochodu. Ten model marynarki, który mam na sobie, to jest marynarka z Zary. Już jakiś czas akurat ten model w Zarze jest i bardzo dobrze. Moim zdaniem zamiast klasycznej marynarki, która może być trochę nudna, to jest takie przełamanie, to jest w zasadzie coś pomiędzy żakietem a peleryną i wygląda dość dobrze. Tutaj dzisiaj mam krótkie spodenki, po pierwsze dlatego, że jest jeszcze taka przejściowa pogoda, po drugie dlatego, że przecież miało być seksownie, ale jak chcecie właśnie trochę tę biel urozmaicić, która zwykle jest dość niewinna, to wystarczy dodać trochę czerwonych akcentów, wtedy będzie już bardzo klasycznie i bardzo kobieco. Druga stylówka to tym razem stylówka z marynarką smokingową w bardzo modnym niebieskim kolorze. Marynarka smokingowa od zwykłej różni się tym, że ma takie atłasowe klapy. Stąd zresztą wziął się smoking w ogóle, dlatego że dawniej to było wielkie faux pas, żeby mężczyzna pachniał tytoniem przy kobiecie, więc na wielkich balach czy spotkaniach były specjalne miejsca, gdzie mężczyźni palili i jak palili, to zmieniali marynarki właśnie na smokingowe, żeby z tych atłasowych klap strzepnąć popiół z klasą i żeby on nie zrobił dziury i nie zniszczył tej ich marynarki. Oczywiście ta marynarka była w parze ze spodniami. Ze spodniami to jest taki bardzo klasyczny, bardzo elegancki look. Ja postanowiłam Was troszkę sprowokować i założyć naprawdę bardzo, bardzo krótkie shorty do tego, ale w tym samym kolorze. Do tego botki. Za kostkę przy mojej figurze, ja mam jednak dość długie nogi, to raczej nie szkodzi. I zwykły top pod spód, bo takie marynarki moim zdaniem nie lubią konkurencji. Natomiast gdybyście chciały wystylizować taką marynarkę po prostu do pracy, to wystarczy biała koszula i dżinsy, albo właśnie spodnie do kompletu i albo białe buty, albo niebieskie buty, albo czarne buty i stylizacja będzie gotowa. Kolejna stylizacja to
piękny, absolutnie piękny kolor tego kompletu. Nie nazwę go garniturem, bo to jest bardziej kamizelka z baskinką i z złotymi guzikami i do tego spodnie. Uwaga, kamizelka ma bardzo duży dekolt, więc na co dzień znowu można założyć po prostu pod szyję zabudowany biały t-shirt obcisły. Wtedy będzie też bardzo fajnie, modnie i nowocześnie, bo takie połączenia w tym sezonie są super na czasie. Można założyć koszulę, można założyć, uwaga, golf, ale przy tym wyzwaniu, czyli wyzwaniu sexy, nie ma pod tym nic. Jakie buty dobrałam? Dobrałam buty musztardowe, bo nie chciałam, żeby było standardowo. Bardzo lubię ten kolor, nie bardzo mogę w nim chodzić, bo to nie jest absolutnie mój kolor, bo to jest kolor ciepły, a ja jestem typem zimnym, ale jak jest na stopach, daleko od twarzy, to jeszcze jakoś ujdzie. Ja w ogóle jestem zwolenniczką takich kompletów, dlatego że uważam, że jak mamy zestawione i spodnie, i górę w tym samym kolorze, to robimy dużo mocniejsze wrażenie, strój wygląda na taki dopracowany i bardzo elegancki. Namawiam Was do tego, żeby kupować właśnie takie komplety. I ostatnia stylizacja, czerwone szerokie spodnie. Jestem wielką fanką takich spodni, jest mi w nich bardzo wygodnie, czuję się w nich bardzo dobrze. No dobrałam czerwone do tego czerwonego samochodu. To są spodnie, które są już w mojej szafie od jakiegoś czasu, podobnie jak biała bluzka na jedno ramię, która z jednej strony jest elegancka, z drugiej seksowna, bo przecież odkrywa obojczyk, i moje ulubione ostatnio sandałki, które dodają nowoczesności w zasadzie każdej stylizacji, ale spokojnie można ubrać do tego czarne szpilki i będzie bardziej elegancko, można dodać więcej złotej biżuterii. To jest taki zestaw, którego już nie znajdziecie w sklepie. Pokazuję go dlatego, że być może macie czerwone spodnie w swojej szafie, być może macie oryginalną białą koszulę w swojej szafie. Nie chcę Was tymi moimi filmikami namawiać do zbytniej konsumpcji i do kupowania cały czas nowych rzeczy. Istnieje szansa, że ten zestaw, który ja Wam prezentuję, a w zasadzie wszystkie zestawy z dzisiejszego filmiku, możecie odtworzyć i macie te rzeczy w szafie. Rozejrzyjcie się, zróbcie porządny przegląd szafy, bo może wcale nie trzeba ich kupować. Tylko tą seksowną elegancję można ograć już rzeczami, które macie w swoich szafach. I jeszcze jedna rzecz ważna na koniec. Ja zauważyłam, że temat bycia sexy, dekoltów, krótkich spódniczek wzbudza kontrowersje. Po pierwsze wzbudza kontrowersje, ponieważ bardzo często już od dziewczyn po 40 słyszę, że nie wypada, że ja mam już 40 lat, mam ładne nogi, lubię swoją figurę, ale nie chcę się tak ubierać. Słuchajcie dziewczyny, nie róbcie sobie tego, no nie zakopujcie się w grobie już teraz. Jeżeli wyglądacie dobrze, czujecie się ze sobą dobrze, to nie ma się co przejmować tym, czy coś wypada, czy nie, bo zawsze znajdzie się ktoś, kto będzie chciał Wam dogryźć i powiedzieć, że nie wypada, ale to Wy decydujecie o tym, jak Wy wyglądacie, i pamiętajcie, że możecie być po prostu takie, jakie chcecie, więc wiekiem tutaj się nie przejmujemy. Oczywiście dla dziewczyn powyżej 50, 60 może bezpieczniejsze będą trochę dłuższe spódnice albo mniejsze dekolt, ale niekoniecznie, bo jeżeli pięknie wyglądają i czują się seks bombami, to dlaczego nie? Więc nie bójcie się tego, jeżeli chcecie być sexy, bo ja też nie jestem z tych, które Wam powiedzą, że musicie być sexy. Lubicie się zabudowywać, zakrywać, spoko, każda z nas ma swój własny styl. Ja też muszę mieć odpowiedni nastrój, żeby wyglądać seksownie. Tak naprawdę na co dzień wolę się trochę stonować, ale jak wsiadam do takiego samochodu, to czuję się jak gwiazda filmowa. Tyle na dzisiaj. Dajcie znać, czy ten temat faktycznie wzbudza kontrowersje. Oczywiście napiszcie mi, która stylizacja podobała Wam się najbardziej i czy się przydałam, bo ja lubię być przydatna. Widzimy się w następnym tygodniu. Aha, bardzo, bardzo, bardzo ważne. Styl bardzo osobisty. www.stylbardzoosobisty.pl. No to lecę.